jedziemy odebrać jakiegoś starego Jaguara. I potem on pojedzie tam gdzie indziej do takiej firmy, co stare Jaguary robi. Zobaczymy, co to jest i jak to wygląda. Słuchajcie, przemyślenia jeszcze odnośnie DAF-a. Mamy tutaj takie lusterko z przodu. To lusterko pokazuje ci w samochodzie ciężarowym, jak tam daleko podjeżdżasz i tak dalej. Ja wiecie co, szczerze mówiąc, ja nie wiem jak się ono nazywa po polsku. Naprawdę nie wiem jak się nazywa po polsku, wiecie to mi piszcie. Po niemiecku to się nazywa Rampenspiegel. Rampę od rampy, szpigel lusterko. Rampenspiegel, tak się nazywa. Jak się nazywa po polsku, nie wiem. Słuchajcie, do dupy ono jest. Ono tu jest bardzo źle umocowane, ono powinno być bardziej na rogu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja skręcam w lewo, to powinienem widzieć tam narożnik samochodu, żebym nie zahaczył jakiś. Tutaj nie widać. Tutaj w tym lusterku wygląda na to, że już jestem bardzo, bardzo blisko tego samochodu. Podjeżdżam dosłownie do niego, rozumiesz? Tak wydaje się, że jest tylko tyle. Wychodzę na zewnątrz popatrzeć, a tam jeszcze jest jakieś 30 cm. No kurde, na tych wąskich ulicach 30 cm, no to jest za dużo. Ja jeżdżę tak, żeby było tyle. Bo inaczej się nie zmieszczę. No i takie bardzo, bardzo denerwujące. Nie wiem, co za debil to tam umieścił, ale no głupek po prostu. Takie są moje przemyślenia. Jedziemy odebrać Jaguara. Jak się będzie dało, to wam pokażę. A że to jest osoba prywatna, no założę po prostu kamerę i nagram. Czego się nie robi dla moich oglądających. Także nie zapomnij, łapa, sub i tak dalej. Jak nie, to free dać mogę dać. Też free dać mogę dać. Jedziemy po Jaguara. Kurde, będę musiał wszystko sobie tutaj pochować. Mam komórkę. Schować wszystko. Drugą komórkę schować. Tableta schowanego. Torbę będę musiał schować. Słuchajcie, bo to jest kierowca Jaguara. A kierowcy Jaguarów kradną, pamiętajcie. Jak wpuścicie kierowcy Jaguara do domu, to was okradnie. Do samochodu, jak będzie chciał pan ze mną tutaj jechać, może mi okraść, także muszę torbę schować, zamknąć. Skąd wiem? Wiem. I to ktoś mi powie, że nie, ale to jest prawda. Jest to prawda, jestem w 100% pewny, wiem to na pewno, że kierowcy Jaguarów kradną. Wiem, bo sam mam Jaguara. Już wiem troszkę więcej o tym Jaguarze, także taka atmosfera się buduje, takie napięcie. Słuchajcie, jest to E-Type. E-type, także ten stary, taki fajny. Pytałem klienta, czy ma po prostu felgi szprychowe, co tego, dzwoniłem do niego. No bo musiałem wiedzieć, jaki samochód zabrać ewentualnie. I co najciekawsze, to był ADAC u niego już. I ja mam też zlecenie od firmy ADAC. Widzicie, mam papiery od ADAC-a tu. Będę musiał je wypełnić. A dlaczego ADAC był i go zostawił? Bo się wystraszyli, powiedzieli, że oni nie są w stanie go odebrać i pojechali sobie. Witamy! I jak trwoga, to do Sylwestra. Także jedziemy odebrać Jaguara E-Type'a. 60 lata podejrzewam. I tu się schował nasz Jaguar. Jest małe baby. Piękny jest. Jeśli jakby był czarny, to marzenie. To jest mały problemik, bo bym musiał wjechać tu, żeby go dźwigiem dostać. Kurde, będzie problem. A damy radę, podjeżdżam auto. ADAC hat den Auftrag abgesagt. Was ist? ADAC hat er abgesagt. Ja, er hat gesagt? Ja.
Teraz jest V6 oder V12? V12. Okay. Kann sein, muss ich umdrehen wegen Gleichgewicht. Mal sehen. Ja, V12, vier Rohre hast du hinten. Da muss ich dir sagen, der hat perfektes Gleichgewicht wie ein BMW. Oder? Ehrlich. Der fährt sich bestimmt gut. Ja, das ist sehr wichtig. Die V6er ist viel leichter, weißt du, oben. Ja. Und danach, weißt du, fährt sich nicht so gut so wie der. Przerywnik dla tych, co lubią sobie pomarudzić. Słuchajcie, ten samochód kosztuje worek pieniędzy. Po drugie, miał jakąś dziwną blokadę na kierownicy. Wiecie, to samochód rocznik 71. Także nie wiadomo, ile tam właścicieli kto co przekombinował. Nie szło go wypchać ze stacji benzynowej i musiałem go pomiędzy dystrybutorami podnosić. Po pierwsze, bardzo nisko, miałem dosłownie 10 cm, może 5 od góry. Nie chciałem stacji benzynowej uszkodzić. A po drugie, jeżeli mowa o uszkodzeniu stacji benzynowej, pomalutku musiałem, nad dystrybutorem musiałem samochód przeprowadzić. Wyobraźcie sobie, gdyby mi ten samochód spadł na dystrybutor. Byłoby jedno wielkie BUM! Nie chciałem tego. Dlatego pomalutku, a do celu. Także nie marudźcie mi, że robię to za wolno, bo się nie znam czy coś, tylko tak trzeba było. Wracamy do kręcenia filmu. Do obrabiania filmu.
No i w pizdu i wylądował. Zobaczcie, jakie cuda się w Berlinie dzieją. O. To jest Charlie Chaplin, a to nie jest zwykły Charlie Chaplin, bo to jest cygański Charlie Chaplin. Cygan udaje Charlie Chaplina, no takich cyrków jeszcze nie było. I chodzi, buziaczki wszystkim przesyła. Ojej. Co ci cyganie nie wykombinują, żeby tylko nie iść do pracy, no. Masakra. Przecież ja bym poszedł do pracy, to by zarobił 5 razy więcej niż kurde tutaj machając tą laską na tym skrzyżowaniu. Co wy o tym sądzicie? Pisz tam i w komentarzach. A my jedziemy. Muszę troszkę objechać, bo muszę objechać taki jeden most, gdzie jest tylko do 7,5 tony, a ja mam teraz o 12 z haczykiem. No, tak to jest. O. A tu przez miasto się przejedzie, to fajne. Panienki można pooglądać, o tam jakaś idzie. O, fajnie się porusza dziewczyna. Fajnie się dziewczyna porusza. Tylko wiecie co? W Berlinie jest jeden wielki problem. Bo jak się dziewczyna fajnie porusza, to nie wiesz, czy to się dziewczyna fajnie porusza, czy ona wcześniej Wojtek nie miała na imię, albo co innego. O, to może być różnie. Można się naciąć. Nie pytajcie, skąd wiem. Niesmak pozostał. I dojechaliśmy do raju jaguarowców. I z tego co widzę, to też Land Roverowców. Słuchajcie, trzeba gdzieś to tutaj wyparkować. A zobaczymy gdzie najpierw. Bo to co my tutaj mamy, to nie jest takie tanie auto. A propos, zagadka. Jak myślicie, taki Jaguar E-Type, ile on jest warty? V12 poznać po 4 rurach. Albo sobie można przeczytać. Zobaczcie ile tego tu jest. Same stare Jaguary. Już niedługo mojego tu postawię chyba. Też się stary robi. Kurde, zobaczcie. Wszędzie są Jaguary. Ja bym chciał go tam postawić jak się da pod tą budę. A co to jest? Nie wiem. Zobaczmy co my tu mamy. Czy tu jest jakieś miejsce? Tu jest miejsce, ale mało go troszkę. Ciasno. Tu go postawię. Bardziej schowany będzie. To są Daimlery chyba, nie? To jest ta wersja z Daimlera. Poczekajcie, zobaczmy. Pięknie jest. Jeszcze jakby w trzech furtkach, bardzo mi się podobają. Bardzo. Nie, XJ42. Nie mam pojęcia. Dobra. Ale pięknie jest, bardzo mi się podoba. Nie znam się tak aż na tym. Rzadko się kto zna na Jaguarach, ale forma mi się podoba. Jakby w trzech drzwiach ma ktoś takie do sprzedania, za rozsądne pieniądze to kupię. Dobra, tam jedziemy, go wypakujemy. Ale, znaczy wjadę i go wypakuję, to go podniosę i pokażę wam go od spodu. Jest pięknie wyważone auto, naprawdę jak BMW, super! Ma centralnie silnik umieszczony, wtedy to była nowość. Zobaczcie, ten silnik on ma tutaj, już za kołami. Tu się zaczyna, no tam sobie, to jest V12, to jest ten dłuższy, a tak czy owak świetnie wyważone auto. Jedynie co mnie ciekawi, zobaczcie. Tutaj zaczątki rdzy są. Dlaczego? Aż sprawdzę, poczekajcie. Wezmę magnes. Bo z tego co wiem, to one miały aluminiową maskę. O. Metal. Metal. Zobaczcie, magnes się klei. To jest metalowa maska. Albo jest dorabiana metalowa, albo one miały też metalową, ale jakoś mi się to nie widzi. Mi się wydaje, jak oglądałem jeszcze Upcard z Oldtimer, oni robili taką maskę i mówili, że one są z aluminium. Chyba, że nie wszystkie modele. Nie znam się, poprawcie mnie. Czy ona powinna być aluminiowa? Bo zobaczcie, ona jest metalowa.
Może komuś było łatwiej dorobić metalową. Nie mam pojęcia. Piękne te felgi są. Na centralną śrubę. Zobaczcie, hamulce tarczowe. Bardzo ładne są te felgi szprychowe. Po niemiecku Speicherfelge, jak ktoś nie wiedział. Z centralną śrubą, czyli Zentrierschraube. Jakby ktoś chciał do Niemiec dzwonić o takiego Jaguara i się pytać. Zobaczmy, jak on wygląda pod spodem. Słuchajcie, to jest auto lata 60, czyli że ma 60 lat. Tu mamy silnik, zobaczcie. Silnik idzie stąd, dotąd, to jest V12. Tu mamy skrzynię biegu. Skrzynia biegu wyjątkowo krótka, popatrzcie. Dwie rury wydechowe, z nierdzewki już dorabiane. Chyba to jest nierdzewka, tak wygląda kwasówka. Macie wał napędowy, napęd oczywiście na tył. Popatrzcie, podwójne sprężyny. Oryginalny taki jest, czy były te modele tak miały, czy potem było tak dorabiane? Czy one miały pióra? Mi się wydaje, że oryginalny. Nie znam się, naprawdę. Jeżeli ktoś wie, poprawcie mnie. Tu musi mieć hamulce bębnowe. Nie wiem, jak to jest rozwiązane. Zobaczcie, jak dziwnie to jest rozwiązane. Dobra, wiecie co? Ja go stawiam, bo strasznie wieje i nie chcę, żeby mi on spadł. No i koniec przygody z Jaguarem. O, czekajcie, bo się tu zabije, bo tu o, tak wąsko jest czasem między tymi autami. Słuchajcie, podobało się? Daj łapę w górę. Nawet jak się nie podobało, to też daj łapę w górę. Bo ciebie to nic nie kosztuje, a mnie pomaga w rozwoju tego kanału, słuchajcie. Nie bądź skąpy, daj tą łapę w górę, napisz komentarz, nawet może być negatywny komentarz, nieważne, napisz to. Wiecie co, algorytm YouTube'a jest nieubłagany. Także słuchajcie, no ja pracuję ciężko, dodatkowo wam to nagrywam, muszę to potem siąść na komputerze, obrobić. Także mi się wydaje, że na taką łapę i komentarz od was zasłużyłem. Zrób chociaż tyle. A jeżeli ci się bardzo podobało, to na dole zostawiam ci link. Możesz mi kawusie postawić. Nie mam nic przeciwko temu. Będę się bardzo cieszył. Dziękuję z góry. Ode mnie wszystko. Czym ta się ciepło. Ja jestem teraz niedaleko mojego warsztaciku, także sobie robię przerwę. Zjeżdżam. Wypiję sobie świeżą kawkę. Nie wiem, może się prześpię. A może coś innego zrobię. Nie mam pojęcia. Nara. Cześć.